Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Na Wybrzeżu dziś premiera jednego z najbardziej popularnych muzykali. Po niedawnych triumfach Skrzypka na dachu w Teatrze Muzycznym w Gdyni kolejna sensacja. Słynny musical według Pigmaliona Bernarda Shawa, My Fair Lady. Stare, ale wciąż porywające melodie i piosenki Frederica Lewego, znakomita scenografia Marka Lewandowskiego, no i prawdziwy koncert gry aktorskiej, nie tylko aktorów znanych i uznanych, ale i debiutującej Beaty Janisz Andraszewicz jako Elizy. Nie chce pani chyba przez to powiedzieć, młoda damo, że pani ojciec pił? To dobre, czy pił chlał, jak to... Spektakl reżyserował Jerzy Gruza. My Fair Lady. To moja ukochana sztuka, którą od lat chciałem zrobić i wreszcie to się stało. Muzycznie przygotował przedstawienie Wiesław Suchoples, choreografia Bogdan Jędrzejczak. Teatr Muzyczny w Gdyni zaprasza. Dokąd wybrać się na weekend? Na Lwyby, na Grzyby, a może jeszcze gdzie indziej? Propozycja z Wrocławia. Tylu atrakcji nie mieli mieszkańcy Wrocławia od dawna. Nawet prawdziwa polska złota jesień nie była konkurencją dla tej imprezy. Ponad 100 propozycji, koncerty gwiazd, pokazy kulturystyczne, nauka tańca, pojedynki słowne znanych dziennikarzy, studio komputerowe, blok imprez dla dzieci, konkursy, no i oczywiście nagrody. To oferta przedsiębiorstwa rozrywkowego Hala Ludowa we Wrocławiu, przygotowana pod hasłem Wszystko dla Wszystkich. Czy ten program jest receptą na imprezę dla każdego i dla wszystkich? Chyba tak. Wrocławianie czekają już na następne spotkania w Hali Ludowej. Inicjatywa warta jest kontynuowania. Może skorzystają z tego pomysłu inne miasta. Jutro w programie pierwszym telewizja nada cykliczną audycję z Katowic. Oto fragment. Na rynku pojawiają się pierwsi uczestnicy biegu po wsi nogi. Oto wiązka trzciny. Ta pochodzi z Wietnamu. Co wam przynosi szczęście? Na co? Po co? Na to, żeby bardziej być kochaną. Ja mam z tym wielkie problemy, więc kupiłam sobie 5 buteleczek. Oj, coś mi nie wyszło. Pan był kiedyś piłkarzem. Wyszłoby panu to sprawnie? Czy pan zamieściłby taką notatkę u siebie w Trybunie Ludu z naszego dzisiejszego spotkania? Miałbym pierwszy problem natury etyki zawodowej. Relacja z Łodzi. Na łódzkim lotnisku generalna przymiarka najnowszych modeli odzieży sportowej, którą spółka handlu zagranicznego Confexim oferować będzie klientom dewizowym na listopadowej wystawie w Londynie i na międzynarodowych targach tkanin i odzieży, jakie w przyszłym roku odbędą się w Łodzi. Confexim skupia ponad 170 największych i najlepszych zakładów przemysłu odzieżowego, zarówno kluczowego, jak i spółdzielczego. Jest nie tylko liczącym się partnerem handlowym, ale zarazem inspiratorem naszych projektantów mody. To, co oglądamy, to głównie aktualna produkcja kętrzyńskich zakładów przemysłu odzieżowego Warmia. W tych kurtkach polska wyprawa alpinistek zdobyła w ubiegłym roku szczyt Nanga Parbat, gdzie wymagana była naprawdę szczytowa jakość stroju. To, czy podobne bluzy, kurtki i kombinezony będą na co dzień w naszych sklepach, zależy tylko od ponownego rozwinięcia produkcji tkanin powlekanych, na przykład ortalionu. Ma to nastąpić już wkrótce, a tymczasem popatrzmy, bo jest na co. Dobry wieczór Państwu. Sobota upłynęła na ogół słonecznie nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. A od wtorku, proszę Państwa, synoptycy zapewniają, że będzie już znacznie cieplej. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia Państwu.